ponownie witam wszystkich kolegów hodowców. Tym razem jesteśmy w dalszym ciągu nad morzem. Tutaj nie jest strasznie, ale jesteśmy kolegami, która się składa. Kolega Maciej wchodzi. Mam sklep za półkami na Kłębi. Myślę sobie przy okazji zobaczymy, co on w tym sklepie ma. Sklep się mieści właśnie tutaj w miejscowości Kosakowa, w okolicach Gdyni. Tutaj ma właśnie jeszcze magazyn, ale akurat wizja jest otwarty. Zobaczymy, co on tutaj ma. No tu widzimy karma Pawła Mrowcy, widzę jeszcze karma od Flornasa, to jest znane karmy w Polsce, tu jeszcze różnego rodzaju inne. Na razie nie jest aż tak mocno magazyn zapełniony, ale to chyba się oczekiwało na dostawę, bo widzę, jest wszystko przygotowane. Tak to wygląda. Karma Mrowcy to też można z czystym sercem powiedzieć, że jest bardzo dobra, podobnie oczywiście jak karma Flornasa. Przejdziemy teraz do sklepu zobaczyć, jak tutaj u kolegi wygląda. Tak, obiad dla Macieja, proszę. Tak. Tam, o tak właśnie jesteśmy, tu kolegi Maćka w sklepie, to widzimy, jest gablota z licznymi pucharami, które zdobył. No, kolega sam Maciek się pojawił. Z kilku lat powie nam właśnie. Wszystko pełno tego jest, o tam są jeszcze, no, tam magazyny, patrzymy, domy, tak. Jeszcze są. No ale może powiedz nam, jak tu jesteśmy, o tych swoich sukcesach największych, które odnosiłeś. No tak, największym sukcesem, które udało mi się zdobyć w 2007 roku, drugi wicemistrz Polski w C-klasie, pierwszy w regionie drugim. Wiesz co, jakbyś tu przeszedł, bo tam słońce. Pierwszy w regionie drugim, 26 wtedy chyba bodajże w Polsce w maratonie. 2005 i 2006 rok były też latami takimi, gdzie bardzo wysoko byłem w okręgu gdańskim, w regionie drugim, w Gołębiach Młodych. Czyli mówię, ja jestem z tego po prostu, z tych wyników zadowolony. No. A może nam powiesz o tym oddziale, bo tak akurat przeszliśmy, to jest oddział 059 Gdynia Kosakowo. Oddział 059 to jest oddział Gdynia Chylonia. Ma trzy sekcje, sekcja centrum, sekcja Chylonia i sekcja Kosakowo. Tutaj, a ilu liczy oddział hodowców? W zeszłym roku 92 hodowców. A tutaj jak się to jest, prezesem jest? Prezesem sekcji jestem ja w Kosakowie, prezesem oddziału jest kolega Adaszewski. No mówię, no, oddział jest dosyć prężnym oddziałem. Takie nazwiska, takie najsłynniejsze tutaj, co zdobywają również dobre... No, Pięczkę. No właśnie. Pięczkę. Przypomnijmy, mistrz Polski. Mistrz Polski. Dwukrotny w kategorii GMP. Pięczkę, mistrz Polski. Momencik. Akurat tam skończyliśmy na... Skończyliśmy właśnie na tym, o kolegę Pięczkę. Kolega Pięczkę, kolega Dzięgielewski. Tak. Ale kolega Dzięgielewski w spółce lata z kimś, tak? Olszewski Dzięgielewski, tak. W tej chwili latają. Skiba chyba Tomasz też Skiba tutaj. Skiba Tomasz, tak, bardzo dobry hodowca. Trochę szeczkę teraz tam się zajął bardziej chyba gołębiami, takimi bardziej w standard uderza. Piękne gołębie ma. No nawet miał na wystawie ogólnopolskiej jego gołąb reprezentował. W tym roku chyba zdobył w standardzie, w samice chyba drugie. W Polsce drugą miał, a na olimpiadzie, nie wiem, tam była chyba 30 któraś, czy 20 tak. Któraś, ale mniejsza. Także konkurencja jest silna. Piękny gołąb, bardzo silna konkurencja. Oddział, mówię, mocno w obrębie kilku kilometrów skupiony, czyli gołębie na krótkich lotach bardzo mocno, szybko siadają. Konkursy trwają bardzo krótko po prostu, tak, też. Tak, dobrze. Tak. A na jakich gołębiach bazujesz najwięcej tutaj w swojej hodowli? A ile masz może każdy, tak najpierw? Każdy to mniej więcej już chyba wie, że ja jestem miłośnikiem gołębi jansenowskich. I praktycznie tylko na gołębiach jansenowskich, głównie Jansen Deklak. Gołębie, które posiadamy w rozpłodzie, to jest największym takim, tym, powiedzmy, tym trzonem hodowlanym, są gołębie Henka van Lipta, czyli praktycznie Deklaki z Russell. Tam jeździliście nam nawet chyba kupować, proszę, nie? To jest widzimy właśnie na zdjęciu kolegę Wieczorka, którego byliśmy przed chwilą. To jest akurat u Borkmansów też Deklaki, przecież tam jest Henk van Limpt przy swoim gołębniku. Tu jest cały trzon, najlepsza para jaka była jansenowska kiedykolwiek w hodowli u Limptów. Z niej się wywodził ten słynny Oltenbros, z Oltenbrosa 810. To są jedne z lepszych gołębi Holandii i ostatnie takie gołębie to jest Gondem Gental i Blue National Gental. Widzimy właśnie tablicę, która ma te gołębie, które
które no i ty mówi, masz u siebie potomstwo z tych gołębi jakieś? Mamy potomstwo u siebie w, to nam pokażesz za chwilę, mamy tak? Potomstwo u siebie, no akurat w tej chwili do potomstwa to tam nie będziemy tak wchodzić, bo tam akurat są świeżo wyklute mutki, pójdziemy do gołębików lotowych, tam są gołębi pochodzące po rozumiem. Tych parach, nie? Zresztą dużo na gołębi można się zapoznać z rodowodami, z gołębiami na stronie internetowej golebie-wudzik.pl. Dobrze, to tam przejdziemy. Coś jeszcze tutaj chcesz o oddziale, o kolegach podać? No oddziale. No co można powiedzieć o oddziale? No, ciężko, dzieje strasznie wieje, wczoraj chyba mówiłeś około 130 dzisiaj, na godzinę. Dzisiaj jest prawie 80, uspokoiło się wczoraj 130, no to jest, mówię, głowę urywa. A co tu podajesz, jak już jesteśmy, co to jest? Akurat tam to jest tak, to jest taka karma już z olejkiem, znaczy no nie jest olej, to jest... To jest fornasa mrowcy? To jest mieszany fornas z mrowcą. Tak. Omega 3. I co do tego dajesz? Pokaż omega 3. Przy okazji, jak już jesteśmy, tak? Omega 3 plus, plus Diaromix i Myko. Aha, z tych, czyli tutaj. Myko Life i Diaromix. Aha, bo ty widzę z tego, według Centrum Zdrowia Gołębi to stosujesz te preparaty. I do tego jest dodane troszeczkę z piramicyny. I teraz idziesz dodawać, czy to ci zostało z rannego karmienia? Nie, to jest teraz, to po prostu daję jako dodatek teraz wieczorem do tych par. One już są nakarmione, ale teraz dodaję po to prostu do... rozpłodowym, tak? Tak, dajesz? Do rozpłodu. Dobrze. A ile podstawa w czyszczeniu gołębników, tak jak ktoś czyści, tak jak ja, raz na tydzień, to mówię, trzeba zabezpieczyć gołębie. Co to jest napisane? To jest Lubisan. To jest Lubisan, to jest środek naprawdę rewelacyjny. Sypka zabija praktycznie wszystko, co w gołębnikach może zaszkodzić. Nie? Rozumiem. Cztery rzeczy, które są najgorsze dla gołębi, wszystko likwiduje. Rozumiem. A teraz pójdziemy sobie... Teraz pójdziemy do gołębników i zobaczymy. Nim pójdziemy jeszcze do gołębników, to ja widzę takie na półce, masz tutaj takie... Nowe jakieś rzeczy, co to jest? To od kolegi mrowcy? Co to są? To są nowe preparaty firmy Pierwszy raz mrowca. Widzę. A co to jest? Jest cała, tu jest jeszcze to praktycznie cała gama preparatów. Jeżeli ktoś, to nowe produkty to są? To są najnowsze produkty, jeżeli ktoś by chciał na takim czymś lecieć, to naprawdę jest cały program. A co to są? Tak, mogę przybliżyć? Program. Aha, cały program? Tak. A co tu jeszcze masz? Co? Lodóweczka? Nową rzeczą, na przykład bardzo dobrą rzeczą jest Pulmomix. Ale to jest już innej firmy. To jest Farvet, to jest praktycznie... moje... To co ty na tym lecisz? Tak, to ja na tym lecę, nie? To jest taka moje oczko w głowie. A ten co to jest to Pulmomix? Drogi oddechowe, to zeszłym roku... Ale ziołowe też, ziołowy, tak? Zeszłym roku testowane było, to niektórzy to nazwali czarna mamba. Czarna mamba, to nowość. Nowość, tak. A co w lodówce tam trzymasz, bo to widzę? A w lodówce, żeby nikt tam nie mówił, to mogę pokazać, co jest trzyma. Active Ciekawe. Sprint, tak? Jest to rewelacyjny środek, to jest? Nie jest to żaden doping, żeby niektórzy zaraz wszystko co w butelce myślą, że to doping. Aktywne żelazo, L-karnityna, miedź, witamina B12, bardzo fajny środek pobudzający. Sam stosujesz też? Tak. To jest jakiej firmy to jest? To jest firmy, którą mamy też takiej jak powiedzmy... Współpracy w dyspozycji. Tak, jest u nas dostępna. Następną rzeczą jest rewelacyjny środek. Jest to probiotyk. Forte, tak. Tak, jest w takiej postaci i jest w postaci w tubce do indywidualnego stosowania, gdy tam jakaś... A to już dla siebie masz rzeczy, tak? To są do rzeczy dla mnie lub do dystrybucji tam, też, ktoś by, rozumiem. Ktoś by chciał... O, następny probiotyk, bardzo dobra rzecz. Mhm. Polecam. Do zastrzyków. Zastrzyki, idealne. Do szczepienia. A co to jest? Taki pierwszy raz. Pistolet. Najnowszej generacji, powiedzmy. No, ustawianie jest proste. Ustawiamy miarkę. Tu wkręcamy, wbijamy buteleczkę. A drogie to jest? 80 zł. Aha, bardzo przystępna cena. Super wydajny. To naprawdę. Chyba to jest jakiej produkcji? Polski czy... Nie, to nie wiem. Solidne takie wykonanie? Solidny już. Niektóre są testowane, praktycznie były testowane 3 lata, nic się nie dzieje. Rozumiem. Dobra, to teraz idziemy do gołębi. Teraz pójdziemy sobie do gołębi. Do zobaczenia wtedy w gołębniku.
Właśnie jesteśmy w dalszym ciągu kolegi Maćka Wudzika i tutaj właśnie nam kolega pokazał z tyłu na zapleczu sklepu. Ma posesję tutaj na terenie posesji nad garażami, tak? Garaż, tam jakieś pomieszczenie gospodarcze się... Gołębik rozbudowy, tam będziemy wchodzić? Nie, teraz nie, bo tam są wykrute młode. Dobrze. I teraz gdzie idziemy, do jakiego gołębnika? Teraz idziemy do gołębników lotowych. Tak. A ile masz wszystkich gołębi razem? W granicach 150. Słyszymy wiatr, wieje strasznie. Tutaj nad morzem jest to chyba bardzo takie normalne. O, tutaj widzimy... Gołębnik. Gołębniki te lotowe już. Tu widzimy. Wiatr strasznie wieje, ale to jest osłonięte w miarę. Teraz będziemy wchodzić tutaj. Gołębniki stawiane są w 2008 roku. Może wyjdziemy, bo wiatr tam trochę zagłusza. O, właśnie, o. Są poparowane, widzę, tak? Już wszystko? Tak, gołębie są parowane od zeszłego tygodnia, od soboty, czyli dzisiaj jest tydzień. Dzisiaj jest tydzień, już się pokazują, tam widziałem pierwsze jajeczka, strasznie dmucha. To są głównie gołębie deklaki, Hank van Lip, trochę jest gołębi takich posprowadzanych, tak jak tutaj jest samiczka jedna, z tych, jak to niektórzy mówią, tygrysy Europy. Ta niebieska? Nie, tam to biało. A, widzimy, tak. Tu jest samiczka jeszcze o... U kolegi Roberta Henkla widzieliśmy takie gołębie tej barwy. To są gołębie, jak to mówią... I sprawdzają się, czy to jest dopiero na eksperyment? Znaczy nie, ja to eksperymentuję, po prostu wziąłem tak, żeby coś dla oka było, bo nie wiem, czy one dorównają tym gołębiom. Nie interesują mnie loty typowo maratony. Ja lubię latać loty jednodniowe, długie, ewentualnie dwudniowe loty. Maratony, mówię, takie... Nie mam po prostu czasu i nie mam po prostu takich nerwów, żeby wytrzymywać kilka dni i czekać na gołębie. Tutaj jeszcze powiem, że kolega właśnie ma, widzę, gołębnik na ruszcie tutaj. Tak. Jest, jak się nazywa, on podniesiony około 20 cm nad... No. Jest to posadzką. Tak, że latem mogę te doły ściągnąć, to wszystko spada na dół, później się wygrawi. Aha, czyli one teraz są takie jakby szuflady podsunięte, i w tych szufladach się zbiera kał, nie ma przeciągu teraz, a kiedy jest cieplej, to po prostu... Ściąga się, to spada na dół, później jest wygrabiane. Widzimy taki ciemny, a co to za ciemny jest ten gołąb, ten czarny? To jest też z tych Wandek Gramberów. Van Gramberen. Van Gramberen, no tak. No tu widzimy. Tu są, mówię. Tu masz jakiegoś swojego lotnika takiego wybitnego, czy coś takiego? Rok był bardzo ciężki, zginęło naprawdę bardzo dobrych gołębi kilka i takich, na które człowiek długo czeka i długo będzie jeszcze czekał, bo nie wiem, czy ktoś się wypuści, ale tak mówię, z tego roku co się pokazały, to jest roczny gołąb na przykład. Może tu przejdziemy do to jest roczny gołąb, samczyk, czysty deklak pochodzenia od Henka van Limpta. On i tu jest samiczka, siedzi już na jednym jajku na przykład. O nie, ta teraz stoi. Widzimy, to jest niebieska, też samiczka 2010 roku. Tak, na 11 prawie tysięcy gołębi w tym roku na locie takim rejonowym siadły obydwa pierwsze na 11 tysięcy, czyli się te gołębie na pewno pokazują. Są to gołębie charakterne. Widzimy jeszcze tutaj karmik, ma kolega taki metalowy. Tak. Na ruszcie, ale też jest taki specjalny podest, żeby nie spadało karma na dół. Przechodzimy do dalszego boksu. Tu siedzą później. Teraz nie ma żadnych gołębi akurat tutaj, tak? Tak, nie ma. A tu są roczne gołębie. Tu są czyste deklaki, wszystko czysty deklak, oprócz tej jednej pary tych tygrysów. A tak wszystko deklak, tu są gołębie olimpijskie. Te gołębie olimpijskie w tym roku... Te olimpijczyki na tych polskich obrączkach z 2011 roku, tak? Sobie poleciały w miarę dobrze, tam 60 bodajże miejsce, czy 61 wylatały sobie w Polsce. Twoja drużyna. Tak, gdyby ta samiczka była w tej drużynie... Sekundeczka, pokazujemy go. Była w tej drużynie, na pewno wynik by był znakomity i dużo lepszy. Nie. Ile tu jest gołąbków? Jest 20? Tu jest 15 par. 30 gołębi około. To jest 15 par samych rocznych gołębi. I to jest, mówię, czysty gołąb deklaka, oprócz tej pary. Oprócz tej samiczki. Oprócz tej pary i tej samiczki to jest gołąb deklaczka. Rozumiem.
Dobrze. To przejdziemy teraz może dalej, bo tu jeszcze dalej masz gołębki, tak? Są dalej gołębie, ale tam jest, mówię, tam jest pusto, bo na razie jest gołębnik gołębnikiem rozpłodowym. A co stosujesz jeszcze oprócz tego, co tam pokazywałeś, na karmę, jakieś preparaty tutaj teraz? Głównie, na czym bazujesz, tak? Bazujemy tu w hodowli na karmie od 9 lat na karmie Flornas. Jest dodawana do lotu karma Varselage i od zeszłego roku karma mrowca. Uważam, że to są jedne z lepszych karm, które są dostępne na polskim rynku. A jak w profilaktyce zdrowia stosujesz... Profilaktyka... zioła, profilaktyka, czy chemia jakąś? Nie, jak no, to mówią? To tak, ja to mówię, że... Nie ma skrajności. Że nie ma, tak, jest ta chemia, jest, tak jak to się mówi, chemia. Jest to trochę potrzebne, bo bez tego nie ma typowego latania, jak ktoś tam mówi, że to albo... Albo, no nie wiem, dla mnie musi to być. Profilaktyka rzęsistek, drogi oddechowe jest bardzo potrzebna. Dużo ziół, FarmVet, praktycznie tylko używam firmy naszej FarmVet, a z preparatów 100% tylko firma Gentle. Aha, rozumiem. Dobrze. A Gentle to przy okazji właśnie tam, jak gołębie tak. Też masz stamtąd właśnie od Henka. Jest cała, mamy stację w tej chwili hodowlaną, w tej chwili jest 10 jego par u nas, z tym, że akurat się mówię, wykluły tam młode. I ten. No spróbuję, są trzy piękne młode, spróbujemy dać nam tą twoją aukcję. Zobaczymy, tak, będziemy ludzie, dobrze. Poznają na dobrze. Będzie cieplej, to przyjedziemy sobie zobaczyć, tak. Kurde, jak wygląda. Zapraszam na lot. Mówię. Jest to tak, że u nas jest, jak widać, są straszliwe wiatry, nie? Loty są, mówię, no różnie to wygląda. Niektórzy w Polsce twierdzą, że są loty bardzo, bardzo proste i łatwe. No chciałbym, żeby tutaj przyszli latali i spróbowali, albo no, swoje gołębie mogą przysłać. Jest tu parę gołębi, na przykład jeszcze jest od kolegi, też znanego hodowcy, Arka Koniecznego. Tak, od Olanowa, tak, od Olanów, jest samiczka. Tarchały wielkie miejsce. Jest samiczka tutaj, dokładnie. Przetrwała u nas. Jest to, to jest jak się nazywa, z jakich on Fabry, tak, głównie? On ma, już nie pamiętam, ale... Fabry. Tak. I tu jest połowa samiczka, no ta jest dosyć... Też od Arka Koniecznego? Tak, dosyć ciekawym gołębiem. Potrafi sobie latać. Bo u mnie jest limit. Ale ona u ciebie lotowana była. Tak, jedna i druga, u mnie jest limit konkursów, czyli który nie zrobi swojego limitu, jest likwidowany, czyli tutaj gołębie. Czyli usuwasz z hodowli, czyli te, co tutaj zostają, to są same po prostu te wyczynowe, te, które zdobywają po prostu konkursy, tak jak należy. No mówię, ten rok trochę nam pomieszał plany. Tutaj było gniazdo mojego takiego pupila na dole, 28 numer, czysty deklak, najlepszy gołąb w oddziele, zginął. Tu były gniazdo 15, zginęła. No mówię, gdyby ktoś się tam trzymał, to może się, tam podamy numery. By się zlitował, to mu się odwdzięczy. Już nie chodzi o to, że te gołębie mają po prostu wrócić i latać. Po prostu to są moje... Ja nie lubię się pozbywać pewnych gołębi, one po prostu mają tutaj doczekać starości. Rozumiem. Rodzeństwo ich tu jest. To numery tych gołębi podamy u nas w dziale ogłoszeń. Zobaczymy, może się jeszcze udają odnaleźć. Może ktoś się znajdzie. Przychodziły bardzo gołębie poprzerywane, bez piór, powyrywane, uciekały z zamknięcia. To jest zmora, że jak gołębie się złapie, hodowcy trzymają. Ten gołąb przyszedł oberwany. Co to jest za gołąb? To jest deklak. To jest mój taki też jeden z pupili. No na nim już troszeczkę pieniędzy wygrałem, bo gramy trochę na pieniądze w sekcji. To on tak mi przynosił... Dochody, powiedzmy, tak. Rozumiem. To jest, mówię, no z tego rocznika tych gołębi nie zostało dużo. To jest samiczka też, czysta, akurat jajka, to jest posiła, czysta deklaczka. Czysta deklaczka, 77 numer, jej siostra zginęła, na nią czekam, 13. Znaczy liczy, że jeszcze wróci? Jak ktoś wypuści, to wrócą. No to zobaczymy. Tu jest czysty deklak, brat 28, też ładnie w tym roku leciał, tego co zginął młodszy brat.
Nie, no, 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 no masz taki ten. Jest, no to jest wszystko. Wszystko nic, to na razie podziękujemy. Skontaktujemy się z kolegą, kiedy będą loty i zobaczymy, jak tutaj nad morzem w sezonie lotowym wyglądają przyloty. Także dziękujemy bardzo, bardzo i do zobaczenia. Zapraszam. Proszę bardzo.